I tak powoli zaczynamy poznawać postacie, które Zofia Kossak bardzo mocno osadziła w treści i w sytuacji życiowej, z którymi możemy się i na dzisiaj spotkać. Dzisiaj takie osoby też możemy spotkać. Zbliża się święto świętej Elżbiety. Jestem siostrą Elżbietanką, siostra Jadwiga i będziemy to święto obchodzić 17 listopada, dlatego Joanna poświęciła taki tomik minuty u świętej Elżbiety, bo była naszą parafianką i o świętej Elżbiecie napisała. Święta Elżbieto, co czułaś, gdy ci życie dawało dużo, a potem powoli odbierało to, co kochałaś, co miałaś? W jaką stronę patrzyłaś? W stronę domu, który opuściłaś tak wcześnie? W stronę męża, który opuścił cię prędko? W stronę dzieci, których gromadka kręciła się wokół twych książęcych szat? Popatrzyłaś w stronę Boga. Dostrzegałaś chorych, dostrzegałaś biednych, rozdawałaś chleb, który w róże się zamieniał. Zamieniłaś bogactwo dworu w bogactwo duszy. I tak już od 800 lat jesteś wzorem, jesteś patronką dających i potrzebujących. A święty Jan Paweł II powiedział tak: człowiek jest tyle wart, ile tworzy, działa i pomaga innym. Nie tym, którym chce, ale tym, którym powinien.